10. Lwy. Humayd al-Bukwais, człowiek znany w internecie głównie z chwalenia się swoim majątkiem. Kolekcjoner samochodów, drogich ubrań, zegarków oraz niebezpiecznych zwierząt. Na jego koncie na popularnej aplikacji Instagram możemy to wszystko zobaczyć. Jednak najciekawsze w życiu tego mężczyzny jest zamiłowanie do kotów. Ale nie do zwykłych domowych kotów, ale do kotów dzikich i niebezpiecznych. Humayd jest posiadaczem kilku okazów, które trzyma w przydomowym zoo. Wśród zwierząt, które możemy podziwiać na posiadłości tego mężczyzny, znajdziemy kilka tygrysów, geparda oraz lwy afrykańskie. Ciekawostką jest to, że nikt nie wie, czym mężczyzna zajmuje się zawodowo, a on sam utrzymuje to w tajemnicy. Jednak z pewnością musi mieć spory majątek, bo przecież nie na każdym instagramowym profilu możemy zobaczyć na przykład zdjęcie lwa chodzącego po Ferrari. 9. Kapibara. A dokładnie kapibara wielka. Jest to największy żyjący współcześnie gatunek gryzonia z rodziny kawiowatych. Jest roślinożernym zwierzęciem wodno-lądowym zamieszkującym w naturalnym środowisku tereny Ameryki Południowej. Jest gryzeniem o masywnej budowie ciała. Waga tego zwierzęcia dochodzi do 65 kg. Zwierzę jest raczej trudne w hodowli, jednak to nie przeszkadza pewnej parze z Teksasu ze Stanów Zjednoczonych, która postanowiła hodować zwierzę u siebie w domu, jako typowe zwierzę domowe. Jak sami przyznają, jeżeli odpowiednio podejdzie się do tego przedsięwzięcia, hodowla kilkudziesięciokilogramowego gryzonia nie różni się niczym od posiadania psa czy kota. Kapibary w naturalnym środowisku większość swojego życia spędzają w wodzie lub w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego. Jednak nie przeszkodziło to parze nauczenia zwierzęcia poruszania się na smyczy. Nie trzeba dodawać, że para w miejscu swojego zamieszkania jest lokalną atrakcją, bo nieczęsto widzi się kogoś, na przykład podczas robienia zakupów, prowadzącego na smyczy kilkudziesięciokilogramowego gryzonia. 8. Hipopotam. Jessica, bo tak wabi się ten hipopotam, jest wychowana przez swoich właścicieli jako zwierzę domowe. No, może nie do końca jako zwierzę domowe, ponieważ większość życia spędza w zbiorniku wodnym, jednak na terenie posesji swoich właścicieli. Zwierzę zostało przygarnięte przez parę po tym, jak zostało osierocone przez swoją matkę. Para zdecydowała się, że zaopiekują się hipopotamem i zapewnią mu przytulne schronienie. Udało się im to do tego stopnia, że mimo że zwierzę ma dostęp do otwartej przestrzeni, to i tak nie oddala się od domu, a nawet jeżeli to zrobi, to zawsze wraca. Para zapewniła hipopotamowi takie warunki, że zwierzę czasami śpi u nich na werandzie przed domem, a nawet w porze karmienia często wchodzi do kuchni i spożywa posiłek ze swoimi właścicielami. Hipopotam żyje ze swoimi właścicielami w południowej Afryce, na terenie jednego z większych miejscowych gospodarstw. 7. Mrówkojad. Jest to gatunek ssaka z rodziny mrówkojadowatych. Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej. Odżywia się głównie żyjącymi w ziemi gatunkami mrówek. Termity lub mrówki wędrowne zjada bardzo rzadko. Wyszukuje mrowiska, korzystając ze znakomitego węchu, następnie rozgrzebuje część mrowiska i za pomocą długiego, lepkiego języka wyciąga mrówki z wnętrza. Nigdy nie niszczy całego mrowiska, ponadto zjada również larwy owadów, owoce oraz ptasie jaja. Tak właśnie wygląda życie zwierzęcia w naturalnym środowisku, jednak my powiemy tutaj o mrówkojadach jako zwierzętach domowych. Pewna kobieta z Oregonu w Stanach Zjednoczonych zdecydowała się hodować te zwierzęta właśnie u siebie w domu. Jak sama przyznaje, nie było to łatwe. Zanim zakupiła pierwszego mrówkojada, przygotowywała się przez kilka lat do zakupu, zdobywając wiedzę o tych zwierzętach i ich życiu. Obecnie kobieta posiada dwa mrówkojady, które bez ograniczeń poruszają się po jej domu. A największym problemem w hodowli jest to, że mrówkojady są zwierzętami wyjątkowo brudnymi i niedbającymi o porządek. Dlatego niestety cały dom kobiety oraz podwórze wyglądają wyjątkowo nieciekawie. 6. Hieny. A dokładnie hieny centkowane to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny hienowatych. To największe ze współcześnie żyjących hien. Występują na sawannach i pustyniach Afryki na południe od Sahary. Hieny raczej nie są uważane za zwierzęta hodowlane, jednak w Etiopii żyje mężczyzna, który podjął się udomowienia tych zwierząt. I to nie jednego lub kilku, podjął się udomowienia całego stada hien. Abbas Yusuf, znany w mieście jako Hyena Man, podjął się niecodziennego wyzwania. Wyszedł z założenia, że jeżeli będzie oswajał zwierzęta i dokarmiał je, to zostawią one w spokoju innych mieszkańców miasta. Tak też się stało. Mężczyzna codziennie wychodzi do zwierząt i karmi je kawałkami mięsa, przez co hieny są spokojne i przyjaźniej nastawione do ludzi. Mężczyzna przez lata zdołał sobie zapewnić w stadzie hien bardzo wysoką pozycję.
i dzięki temu obecnie zwierzęta traktują go jako jednego ze swoich. 5. Koń Nasar. Miejscowość Holt, Niemcy. Pewnego grudniowego wieczoru miała miejsce tutaj dość mocna burza. Pewna kobieta zamieszkująca tą miejscowość kilka dni wcześniej zakupiła sobie konia, który miał pomagać jej w prowadzeniu przez nią gospodarstwa. W obawie przed burzą pozwoliła zwierzęciu wejść do domu i przeczekać zagrożenie. Miało to miejsce kilka lat temu i od tego czasu zwierzę mieszka z nią w domu. Koń po wejściu do mieszkania nie miał ochoty z niego wyjść, dlatego kobieta uznała, że pozwoli mu zostać i będzie traktować go jako zwierzę domowe. Przez lata koń nauczył się sam otwierać drzwi i poruszać po domu. Oczywiście zwierzę wychodzi również na zewnątrz, jednak znaczną większość swojego czasu spędza w domu razem ze swoją właścicielką. Oprócz konia, kobieta posiada również dwa inne zwierzęta domowe, kota i psa. 4. Sarna Dili. Kolejne zwierzę domowe, przyzwyczajone do mieszkania wśród ludzi, tym razem sarna, ssak parzystokopytny z rodziny jeleniowatych. Dili urodziła się niewidoma na farmie w 2005 roku. Niestety z powodu swojej przypadłości została porzucona przez swoją matkę. Zwierzę po kilku dniach odnalazł właściciel farmy i zawiózł je do pobliskiej kliniki weterynaryjnej. Okazało się, że zwierzę jest tylko częściowo niewidome, a właścicielka kliniki, aby zapewnić sarnie należytą opiekę, postanowiła zabrać zwierzę do swojego domu. Tam już zwierzę zostało na stałe, stając się typowym zwierzęciem domowym. Jak kobieta sama przyznaje, początki były trudne, jednak z czasem zarówno sarna, jak i jej nowa właścicielka nauczyły się zgodnie żyć pod jednym dachem. Z czasem sarna oswoiła się do tego stopnia, że ma usposobienie podobne do psa. Dnie spędza na zewnątrz, a na noc wraca do domu. Właścicielka sarny napisała nawet książkę, w której opisuje swoje doświadczenia z hodowli tak niecodziennego zwierzęcia w zaciszu domowym. 3. Królik Ralph. Jest to prawdopodobnie największy królik na świecie. Jego właścicielka przyznaje, że jej pupil od pierwszych dni swojego życia cieszył się nieposkromionym apetytem. Każdego dnia ten królik pochłania od kilku do kilkunastu marchewek, oprócz tego kapustę, ogórki, kalafiora, a nawet kawałki chleba. Królik ma na imię Ralph i pochodzi z rodziny olbrzymów. Jego matka i ojciec również byli uważani za największe króliki na świecie. Jego właścicielka, młoda Angielka, twierdzi, że królik mimo pochłanianych ogromnych ilości jedzenia i wagi ponad 20 kg jest zdrowy i czuje się bardzo dobrze. Niestety opieka nad zwierzęciem bywa wymagająca. Koszty utrzymania są kilkukrotnie większe niż utrzymanie zwykłego królika. No i również sprzątanie po zwierzęciu jest dużo bardziej wymagające niż sprzątanie po zwykłym króliku. Jednak jego właścicielka utrzymuje, że pomiędzy nią i królikiem jest niezwykła więź i nie zamieniłaby go na żadne inne zwierzę. 2. 80 węży. Paul oraz Siuxi. Ta para z Wielkiej Brytanii upodobała sobie niebezpieczne gatunki węży, pająków oraz jaszczurów. Obecnie na swojej farmie posiadają około 80 węży, z czego kilka wyjątkowo jadowitych. Para w sumie posiada łącznie ponad 100 niebezpiecznych zwierząt, a wszystko na terenie swojego domu oraz farmy, specjalnie przystosowanych do hodowli tego typu okazów. Oprócz hodowli para jednak ma też inne cele. Ich dom jest często otwarty dla zwiedzających. Jak sami przyznają, ich celem jest przekonanie ludzi, że węże są wspaniałymi, niegroźnymi zwierzętami, które z powodzeniem można hodować w domu. 1. 220 dzikich kotów. Miejsce pierwsze i Oklahoma, Stany Zjednoczone. I chyba najbardziej niecodzienna prywatna farma na świecie. A właściwie nie farma, ale całe prywatne zoo. Zoo zostało zakupione w roku 2016 przez jednego z amerykańskich multimilionerów, który zdecydował, że może w końcu poświęcić się swojej pasji i zacząć hodować dzikie zwierzęta. Na farmie znajdziemy takie dzikie koty jak tygrysy, pumy, gepardy czy nawet lwy. Mimo tego, że działalność mężczyzny i jego dużo młodszej narzeczonej jest uważana za kontrowersyjną, to wbrew przypuszczeniom zoo nie jest zwykłą fanaberią. Para oprócz spędzania wolnego czasu na zabawie z kotami poświęca się również ratowaniu dzikich gatunków tych niebezpiecznych zwierząt. Oczywiście taka działalność bywa wymagająca. Mężczyzna przypłacił swoje zamiłowanie licznymi wizytami w szpitalu, spowodowanymi wieloma pogryzieniami, a na swoim ciele miał już łącznie założone ponad 400 szwów.
Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz zaobserwować nas na Instagramie oraz Facebooku.